poniedziałek koszykarze że Hydrotraku radom zagrają po raz pierwszy w 2020 roku na wyjeździe. Rywalem podopiecznych Roberta Witki będzie rewelacja tegorocznych rozgrywek, czyli Start Lublin. W akcji zobaczymy dwa zespoły, które zmierzą się w lutowym Suzuki-Pucharze Polski, a to oznacza, że na półmetku ligi obie musiały zająć miejsce w górnej połowie stawki. Tak też było, bo Hydrotrak plasował się wówczas na siódmym miejscu, a podopieczny Dawida Detka na czwartym. Po dwóch kolejnych porażkach Hydrotak dał się jednak dogonić Kingowi Szczecin. W pierwszym meczu pomiędzy drużynami rozegranym w Radomiu Hydrotrak nie sprostał Lublinianom i przegrał 66 do 77. Mecz startu z Hydrotrakiem rozpocznie się 20 stycznia o godzinie 20.00.